Cześć. Dzisiaj mam dla Was kolejny praktyczny film, kolejny taki film treningowy, zwłaszcza jeżeli przygotowujecie się do zawodów lub jakichś startów, albo po prostu chcecie troszkę rozpędzić swój ergometr, to pokażę Wam dwa triki, które pozwolą Wam wyprzedzić konkurencję już na samym początku. Zapraszam do oglądania i zapraszam do wiosłowania. Na początek kilka takich słów z grubsza o technice, żeby tutaj pokazać, jak to wygląda osobom, które są tutaj po raz pierwszy. Zresztą, jeżeli jesteście tutaj jako pierwsi albo podobają Wam się filmy o wiosłowaniu, to pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach i o subskrypcjach kanału, a my lecimy z wiosłowaniem. Jak to z grubsza wygląda, może pokażę. Generalnie wiosłowanie odbywa się w takich trzech sekwencjach, to też jest jakby dla nas będzie za chwilę ważne. Jest pchnięcie nogami, zabranie tułowiem i ściągnięcie rąk. W podjeździe jest odwrotnie, powrót rąk i tułowia i dopiero podjazd. Tak to mniej więcej wygląda. OK, jeżeli potraficie już wiosłować, a wielu z Was to potrafi, to mogą przejść dalej do filmu. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak nauczyć się poprawnie wiosłować, to zapraszam do poprzednich filmów, do playlisty Trening na ergometrze wioślarskim lub Technika na ergometrze wioślarskim. Tam jest dużo filmów na temat techniki. Natomiast dzisiaj typowy taki trening, właśnie te triki chciałem Wam pokazać. Pierwszy trik to właśnie jest wyłączenie jednej sekwencji ruchu, o której wspomniałem. Jeżeli wiosłujemy do tyłu nogi, tułów, ręce, to po prostu nie ma odchylenia tułowia. To sprawia, że nasz ruch jest troszkę krótszy, troszkę szybszy i dzięki temu możemy troszkę przyspieszyć tempo naszego wiosłowania, bo ten ruch tułowiem, on jest jakby bardzo ważny do tyłu. Ten ruch do tyłu tu jest bardzo ważny przy wiosłowaniu, żeby go zrobić. Natomiast jeżeli chcemy troszkę sobie napędzić, przyspieszyć, to po prostu rezygnujemy z tego ruchu. Możemy z niego zrezygnować zarówno na początku przy rozpędzaniu, jak pod koniec, na przykład na finiszu dystansu. OK. I jak to wygląda w praktyce? Wiosłujemy najpierw normalnie, żeby zobaczyć tą różnicę. Nogi, tułów, ręce. A teraz to samo wiosłowanie, tylko bez tułowia. I znowu kilka ruchów z pracą tułowia. I kilka ruchów bez pracy tułowia. OK, to jest taki pierwszy trik. Na razie on jest w wolnym tempie pokazany. Za chwilę sobie go przyspieszymy na wiosłowaniu takim szybkim, na takiej startówce tak zwanej, do której za chwilę przejdę i będziemy widzieć wszystko, jak to wygląda w praktyce. Dobrze. Drugi trik. Po prostu chodzi o to, żeby od początku wiosłować troszkę krótszym podjazdem. Jest to tak, mówi się potocznie, że jest to takie skrócenie wózka, krótki chwyt, krótki podjazd, pół wózka niektórzy mówią, dwie trzecie, różne, że tak powiem, tutaj są określenia i różne troszkę szkoły. Natomiast
cały sens jest w tym, żeby nie wyjeżdżać maksymalnie tu do przodu, żeby nie tracić czasu na to, na ten podjazd, tylko po prostu krótkimi ruchami tutaj szybko się napędzić i wykorzystać po prostu szybkość do rozpędzenia ergometru. I lecimy. Najpierw kilka normalnych ruchów. Tak? I teraz kilka ruchów krótkich. To jest pół kłuska, 2/3, cały podjazd. Teraz w zależności od tego, która wersja Wam się bardziej podoba, w której czujecie się tacy szybcy, w której czujecie się bardziej dynamiczni, że to Wam lepiej troszkę wchodzi, że nie tracicie tyle czasu, a jednocześnie ta siła też jest dobrze przyłożona, to można wykorzystać jedną albo drugą wersję. I trzecia wersja, czyli połączenie krótkiego wózka z pracą tłowia. Lecimy od razu krótki wózek bez pochylenia. Czyli połowa podjazdu i wyprost. Krótko, bez tłowia. Żeby nabierać tej szybkości. Teraz zrobimy sobie startówkę, w której pokażę Wam, jak szybko napędzić ergometr i wkręcić go w ruch. Zrobimy sobie na sucho, potem pojawi się na monitorze licznik i zobaczycie, jak to szybko to tempo, że tak powiem, rośnie i ta siła się napędza. Potem już wystarczy iść rozpędzonym do przodu, mówiąc w skrócie. Zaczynamy sobie. Ten pierwszy chwyt jest dość ważny, żeby on był troszkę głębszy, żeby po prostu to koło dobrze pociągnąć. Potem kilka krótkich i potem wyciągamy się do przodu znowu do pełnej jazdy, takiej optymalnej. Będę wiosłował z tłowiem, jeszcze bez tego elementu. Później na tej wersji z licznikiem, gdzie się pojawi licznik, będzie wersja bez tłowia. I zobaczcie, jak to wygląda. Zaczynamy takie 2/3 podjazdu, kilka połówek, 6-7 razy, znowu 3/4 i cały podjazd. I uwaga, lecimy. OK. Jak widzicie, nie kosztowało mnie to dużo siły, bo nawet nie złapałem zadyszki przez chwilę. A ten ergometr się od pierwszego ruchu kręcił. On już był rozpędzony. Nie traciliśmy czasu na nic, na te podjazdy, na to, żeby podjechać, zawiosłować, podjechać, zawiosłować. Schodzi to bardzo długo. Tu zrobimy 3 ruchy zamiast jednego i będzie dużo lepszy efekt. Montujemy licznik i zobaczycie, jak to wygląda w realu. Dobra, licznik już na ekranie powinien się Wam pojawić. Mamy wszystko zmontowane. Najważniejszy parametr to ten w lewym dolnym rogu, który widzicie, S na M, to jest ilość uderzeń na minutę, plus oczywiście parametr środkowy, który nam pokazuje, z jaką siłą będę wiosłował. Zaczniemy sobie pierwszą startówkę, zrobimy taką klasyczną, bym powiedział, może nie klasyczną. Zrobimy sobie taką bez tych krótkich wózków, zobaczycie, jak to wygląda. Potem zrobimy z krótkim wózkiem drugą i trzecią z krótkim wózkiem i bez tłowia. Także będziemy mieli 3 do porównania. Potem sami zobaczycie, co z tego wyszło. Jakieś pewnie przemyślenia się pojawią i będziemy wszystko mieli
fajnie zrobione. Zaczynamy od startówki takiej pełnej, pełne wózki, bez żadnych, że tak powiem, zmian, tylko wiosłujemy normalnie, tak jak w jeździe ciągłej, tylko po prostu szybciej na wózku. I mamy dyszkę. Wynik widać na ekranie. Zatrzymać. I za chwilę robimy startówkę krótką. OK. Licznik nam się zresetował. Lecimy startówkę numer 2. Porównamy sobie tempo wejścia na jazdę. Jak ten ergometr szybko się rozpędzał. Znowu patrzymy na wskaźnik siły i wskaźnik tempa. A przy okazji zachęcam, żeby cofnąć filmik i jeszcze zaglądnąć na technikę. Dobra, lecimy 3/4 podjazdu, 3/4, 2/3, kilka krótkich chwytów i przejście do jazdy płynnej. Znów zrobię 10 chwytów, żeby mieć takie realne właśnie porównanie. Zaczynamy. I mamy dyszkę, zatrzymujemy licznik i za chwilę trzecia startuwa. Dobra, ergometr nam wyhamował. Polecimy sobie teraz taki start właśnie bez pracy tułowia, czyli nie będzie już tego odchylenia, tylko zrobimy po prostu króciutko tutaj i od razu powrót. Znowu nam tempo pewnie podskoczy troszkę, siła może niekoniecznie, ale to już jest tak niewielka różnica, że można sobie tutaj troszkę pokombinować. Niektórzy na finiszu używają tego sposobu, żeby po prostu jak już tej siły jest mniej, ten tłum już nie jest tak dynamiczny, to sobie troszkę wspomagają. Mamy 0, 10 chwytów. Od pierwszego postaram się zrobić na krótko do ostatniego. Uwaga! Hop! I dyszka. Ten chyba wyszedł najlepszy, najbardziej taki efektowny. Chwila przerwy i podsumowanie. OK, jak widzieliście, każdy start był troszeczkę inny. Każdy miał troszkę inną charakterystykę. Natomiast wydaje mi się, że najlepszy był ten trzeci. Troszkę już też byłem bardziej rozgrzany. Wiadomo, że to też chciałem zrobić w miarę porównywalnych warunkach, nie tak, żeby każdy się jakoś super różnił moim zaangażowaniem. Także starałem się tutaj zaangażować równomiernie we wszystkie trzy starty. No i myślę, że w miarę to wyszło. Jak widzieliście, ten pierwszy start w tempie 31 się skończył i tamtych watów było 375 na koniec. Więc to było takie nasze wyjściowe coś do porównania. Drugi, gdy już skróciliśmy ten wózek, tak naprawdę tempo nam wzrosło 3 oczka. Mieliśmy już 34 i waty też nam troszkę wzrosły, mimo tego, że ten wózek był krótszy. Po prostu tutaj zadziałaliśmy szybkością, koło troszkę mniej wyhamowało i mogliśmy je troszkę rozpędzić i to po prostu napędziło nasz ergometr. A przy ostatniej próbie było znowu jedno oczko wyżej, 35, a więc
to skrócenie tłowia troszkę nam pomogło. Ja też troszkę już byłem dogrzany, także pewnie tutaj też jakaś mała cząstka mnie w tym pomogła. I siłowo też wyszło nieco lepiej od drugiego. Także takie trzy elementy Wam zostawiam. Przetestujcie sobie każdy. Myślę, że skrócenie wózka jest bardzo fajną rzeczą. Wszyscy to stosują, więc nie na darmo. Natomiast jeżeli nie stosowaliście takich rzeczy przy zawodach czy przy jakichś sprawdzianach, to jest bardzo fajna rzecz. Tym bardziej, że pamiętajcie, że pierwsze ruchy każdej aktywności macie praktycznie darmowe, bo organizm czerpie z tej energii skumulowanej w organizmie, tak? Dopiero po tych kilku pierwszych sekundach włączają się jakieś tam procesy fizjologiczne, które muszą nam tą energię produkować. Natomiast te pierwsze chwyty, pierwsze jakby ruchy dowolnej aktywności są absolutnie darmowe i trzeba to wykorzystać też właśnie patrząc pod kątem fizjologii. Jak ten ergometr jest rozpędzony, to później już fajnie można sobie troszkę tą prędkość podtrzymywać. Czasami nie trzeba aż tak dużo siły, żeby go znowu rozpędzać. Jak w tym tempie jest troszkę więcej szybkości właśnie, to ten ergometr nie zdąży wyhamować i nie trzeba go znowu mocno rozpędzać, tylko troszkę sobie właśnie szybkością pomóc, zwłaszcza jeśli ktoś jest lekki, nie ma jakiejś wybitnej masy mięśniowej, to pewnie ten sposób będzie dla niego skuteczniejszy. Natomiast pamiętajcie, że do wiosłowania w tempie 30 i większym potrzebny jest też trening, żeby po prostu nasz organizm nauczył się mocno wentylować. No bo musimy sobie po prostu wyobrazić, że cały ten nasz cykl trwa poniżej 2 sekund, jeżeli to jest tempo 30 i większe, więc to już jest naprawdę, trzeba się uwijać zarówno pod kątem mięśniowym, jak i oddechowym. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film Wam pomógł, zwłaszcza osobom, które startują czy będą startować w zawodach, że będzie przydatny. Spróbujcie sobie to zrobić. Zostawcie komentarz, czy się udało, czy osiągi się poprawiły, czy coś tutaj się ciekawego wydarzyło. Pamiętajcie też, żeby sobie to przećwiczyć i żeby ten ruch był płynny na starcie, żeby on nie był taki zerwany, żeby gdzieś nam coś nie strzeliło w plecach, bo to już jest wtedy ostra jazda. Także płynnie, stabilnie, to wszystko musi być pod kontrolą, żebyśmy po prostu sobie nie zrobili też krzywdy. Bardzo serdecznie dziękuję, kto został do końca. Zapraszam do opisu filmu, tam też kilka ciekawych informacji zostawię i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.